Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam Cię na mój letni niezbędnik. Pokażę Wam 10 produktów, a w zasadzie to 10 kategorii produktów, bez których nie wyobrażam sobie lata. One po prostu najzwyczajniej w świecie ułatwiają życie, pomagają, albo są po prostu niezbędne, albo są fajne itd., itd. Po prostu pokażę Wam gadżety, które mogą się o tej porze roku przydać. Głównie będą to kosmetyki, ale nie tylko, tam pod koniec przejdziemy sobie do czegoś innego. Ale właśnie zacznę od kosmetyków i o tym, o czym bardzo dużo się mówi, oczywiście jak najbardziej zasadnie, to ochrona przeciwsłoneczna. Ja filtrów jak najbardziej używam i używam filtrów zarówno na twarz, pod makijaż i tutaj chronię się najbardziej, jak i oczywiście na ciało, ale to ciało, twarz jest dla mnie najważniejsza, najbardziej istotna. Jeżeli wychodzę się opalać, to oczywiście używam filtra do ciało, ale jak jestem zasłonięta, wychodzę tak tylko na chwilę, to nie ma tragedii, natomiast codziennie używam filtra do twarzy. I obecnie używam bardzo fajnej ochrony z Basic Lab i to jest lekka emulsja ochronna. Pewnie już o niej słyszeliście, bo jej jest pełno w internecie, ale to jest naprawdę świetny produkt, bo jest lekki, nieobciążający, idealnie nadaje się pod makijaż, a ma świetną ochronę z SPF 50. Także jeżeli szukacie czegoś lekkiego, nieprzytłaczającego, niewyświecającego się, nieobciążającego, to mam nadzieję, że ta emulsja z Basic Lab sprawdzi się Wam tak jak mi. Natomiast jeżeli chodzi o filtry do ciała, to coś, co szczególnie chciałabym Wam tutaj polecić, to jest filtr w sprayu. Z dzieciakami bywa różnie. Różnie bywa z nałożeniem im filtrów. One często już muszą natychmiast do wody, już muszą uciekać, już muszą wyjść i nie mają czasu, żeby się posmarować. Natomiast naszym zadaniem rodzica jest pilnować tego, żeby dzieciaczki były zawsze dobrze wysmarowane. I ja o tyle, o ile, to moja córka zawsze od stóp do głów jest w filtrze 50 i uważam to mój za... To za mój rodzicielski obowiązek, o ten sposób. No i właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą Garnier, który przygotował trzy chyba nawet filtry w sprayu. Pokazuję Wam jeden z nich i to jest właśnie dla dzieciaków delikatne, UVA, UVB i jeszcze to jest wodoodporne i nieklejące. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, bo spsikujemy, jest po prostu łatwiej i wygodniej. Także jeżeli wyjeżdżacie na wakacje albo nie wyjeżdżacie, a macie ogródek i tak dalej, warto się w coś takiego zaopatrzyć. Także numer jeden to filtry. Następnie przeszłabym do makijażu, który wykonuję zdecydowanie bardziej sporadycznie w lecie niż zimą czy jesienią. I zdecydowanie rzadziej nakładam po prostu podkład. Jedną z opcji, które bardzo lubię, to jest nałożenie właśnie pielęgnacji, w tym filtra przeciwsłonecznego, a na to nałożenie jakiegoś takiego czegoś, co się błyszczy i co świeci. Jakiejś bazy po prostu. Potraktowanie bazy jako podkładu i nic więcej potem już czasem nie idzie. Lubię, jak moja skóra ma blask i błysk i jest promienista i taka jeszcze bardziej podkręcona, a nie taka płaska. Także używam sobie właśnie baz jako podkładu. Zdrowa skóra. Z tych tańszych baz rozświetlających uwielbiam te z Golden Rose i uważam, że to jest naprawdę pozycja warta uwagi, Luminous Finish. Uwielbiam też Becca, ale z tego co mi wiadomo, Freeze Light Priming Filter, to Becca niestety zawija się ponoć przez COVID. Świetnym produktem, pięknie pachnącym, tak lekko brzoskwiniowo, jest też produkt Bright Maker z NYXa. I jeszcze Away We Glow i to jest taki krem, strobing cream, który też świetnie się w tym zadaniu sprawdza. Jeżeli macie właśnie gdzieś jakieś bazy rozświetlające i lubicie chodzić bez makijażu, ale chcecie, żeby ta skóra nabrała jeszcze większego blasku, to po prostu nałóżcie na nią bazę i to jest mój super, super trik. Jeżeli mam ochotę na coś troszeczkę bardziej kryjącego, ale dalej minimalnie kryjącego, na coś, co po prostu pozwoli mi się czuć bardziej komfortowo z samą sobą, chociaż się czuję też komfortowo bez makijażu, to sięgam po jakiś lekki krem koloryzujący. Ja już w zasadzie od kilku sezonów tak naprawdę polecam Wam Cica Pair z doktora Jarda. To jest krem, który jest dosłownie kremem. Jest kremem zielonym i on dosłownie odrobinę ujednolica koloryt skóry. Dalej nie czujemy obciążenia, to nie jest krycie podkładu, to nawet nie jest krycie kremu BB. To jest bardzo, bardzo delikatne wyrównanie koloru skóry. Ona po prostu wygląda odrobinkę lepiej, jakby coś na niej było, może nawet ktoś obcy nie zauważy, że coś na niej jest, natomiast wywoła to jakiś tam nasz komfort psychiczny i tak jak mówię, ujednolici tę skórę. I
On jest w bardzo fajnym kolorze, bo nie jest za chłodny, bo jeszcze co Wam mogę polecić, to jest krem CC z Herborian i on też daje takie właśnie ładne, naturalne, delikatne wykończenie. On jest z kolei biały, a ten zielony, i oba zmieniają swój kolor, dostosowują się jakoś tam do skóry. Myślę, że takie ekstremalne bladzioszki tutaj nie mają czego szukać. Natomiast jeżeli macie podobną karnację do mnie, to jak najbardziej Wam się sprawdzi. Natomiast ten Cica Pear jest troszeczkę bardziej taki neutralny, może trochę żółty. Ten jest zdecydowanie chłodniejszy. Także jeżeli szukacie czegoś super, super leciuteńko kryjącego, wyrównującego kolory, a nie przytłaczającego, to te dwa produkty powinny Wam się sprawdzić. Jeżeli już decyduje się wlecie na podkład, to zazwyczaj jest to coś bardzo lekkiego, nie mocno kryjącego, nie obciążające. Jasna sprawa, nie? Chyba, że właśnie do filmu dzisiaj mam coś troszeczkę mocniejszego, ale lubię właśnie takie błyszczące, lekkie wykończenie, dlatego używam też pudrów rozświetlających, które są właśnie fajną alternatywą, bo chyba nikt nie lubi takich, może są takie osoby, do każdego co innego, to też jakby jest wszystko ok, ale wydaje mi się, że więcej z nas lubi taką lekką, błyszczącą skórę, zwłaszcza laty. No i właśnie tu przychodzą mi z pomocą pudry i trzy pudry, które są świetne w tym zadaniu. Pierwszy to Java od Bourjois. Wygląda w ten sposób i jest genialny, przepięknie się błyszczy, a jak pachnie, to jest obłęd. I on jest taki bardzo jasny i myślę, że właśnie tutaj dla bladzioszków jak najbardziej daje taki fajny efekt, taki lekki glow. Drugi, który z kolei jest już niestety ciemniejszy, więc nie każdy tutaj sobie to przypasuje, to jest puder Pastel Tropics Lovely, właśnie z tej kolekcji. I to jest brightening powder, czyli puder rozświetlający i on też daje taki cudowny glow, ale to jest bardziej dla osób opalonych. On tu wygląda w pudełku trochę tak strasznie, jak bronzer, ale nie, nie, nie. Tak ja na środkową partię twarzy go nałożę lekko pod oko, wszystko się błyszczy, wszystko jest super i pięknie. A trzecia propozycja właśnie z takich błyszczących pudrów, najbardziej wykończony z tego pudełka, a to jest pudełko z pudrami z Glam Shopu. To jest właśnie ten, czyli Aksamit, takie aksamitne, jedwabiste, błyszczące wykończenie. Także jeżeli macie ochotę właśnie na taki błysk, to błysk. Glow. Glow. To jak najbardziej te trzy pudry będą super. Jeżeli chodzi o glow ciała, to polecam Wam dwa produkty. Generalnie tu są dwie kategorie, bo jest jedna samoopalacz, a druga kategoria to jak już jesteśmy opaleni satysfakcjonująco, albo w ogóle nie lubimy się opalać, to dla polepszenia ciała. Wygląd. Tak, ale zaczynamy od samoopalacza. Testowałam ich sporo i różne są skutki i różne efekty, natomiast ten z Eveline za kilkanaście złotych jest genialnym produktem, bo daje brązową opaleniznę, a nie pomarańczową. Jest faktycznie taki, że da się go zauważyć, bo niektóre nakładasz i w ogóle gdzie jest ta opalenizna. Tu jest widoczny efekt, bo jak się gdzieś tam nie dojedzie, to linia jest wyraźna. Nie jest tak uciążliwy zapachowo. Jest w formie pianki. Nie jest go trudno nałożyć. Ja go nakładam rękawicą z jakiegoś innego zestawu. Generalnie, jeżeli szukacie fajnego samoopalacza, to naprawdę serdecznie polecam spróbować tej pianki, bo to jest dobro. Moim zdaniem to jest naprawdę dobro. Dużo dobrych rzeczy tutaj w nim jest. Cena i jakość super. Także to, jeżeli używacie samoopalacza. Ja raczej na górną część nie, ale na nogi jak najbardziej. No i właśnie na nogi zazwyczaj używam też czegoś rozświetlającego. Jak ubieram shorty czy sukienkę, chcę, żeby te nogi wyglądały trochę lepiej, to nakładam właśnie albo Brazilian Body, czyli rozświetlający złoty eliksir do ciała i twarzy, ale ja raczej kuszę się po prostu tylko na nogi. 6 w jednym. On się troszeczkę klei, ale błyszczy się niesamowicie. Daje taki przepiękny, zdrowy blask i jeszcze takie lekkie krycie, tak jakby. Tak wiecie, jak pończochę w sprayu i to samo robi ten. Multifunkcyjny, korygujący. To jest też ważne. Krem do ciała. 10 w jednym. No i to są naprawdę bardzo fajne produkty. Także jeżeli macie ochotę na takie lekkie maskowanie, ale też błyszczenie się, to serdecznie polecam Wam sięgnąć po te produkty. Zwłaszcza, że tak jak mówię, cena tych rzeczy z Eveline jest kusząca. W lecie niezbędnikiem są też dla mnie wszelkie psikadełka do twarzy. I co mam pod ręką, tym się psikam. Ej, czy to mam makijaż, czy nie mam makijażu, akurat wybieram takie psikadełka, którego nie naruszą. I po prostu albo spsikuję twarz jakąś mgiełką, taką utrwalającą multitasking spray. Akurat tutaj z NYXa, który jest naprawdę świetny, już mi się niestety kończy. I to po prostu daje mi orzeźwienie, nie narusza makijażu.
i robi po prostu mi przyjemność. Natomiast no nie jest to zbyt ekonomiczne, ponieważ taki spray będzie na pewno droższy niż woda termalna, którą po prostu warto ze sobą mieć od choćby w torebce, żeby się orzeźwić, bo jak są naprawdę takie 30-stopniowe upały, to i mamy w torebce zawsze albo przy sobie wodę do picia i fajnie by było mieć właśnie taką wodę termalną. Czy w mieście, czy na plaży, to też nie naruszy mojego makijażu. O ludzie, jak mi dobrze. Super gadżet. Najlepiej właśnie kupić sobie taką małą, ja mam z Evian do torebki. Jest tak przyjemnie po tym jednym spryskaniu, a tu mam tak gorąco. I teraz już tak lekko komodowo, a będą sandały i klapki, słuchajcie. Odkąd je kupiłam? W zasadzie stosunkowo niedawno, ale jednak już trochę w nich przechodziłam. Chodzę w nich non-stop. Mam tu i sandały, i klapki z Crocsa. Zostawiam sobie i sandały, i klapki, chociaż są łudząco podobne, ale są po prostu tak wygodne, że to jest nie do opisania. Ja na Crocsy zostałam namówiona przez mamę, ona mnie nie musiała namawiać, wystarczy, że kiedyś tam mi dała się przejść w swoich i byłam zachwycona, jakie to jest miękkie, jak komfortowe, jak bardzo się w tym nie poci noga, ale też jednocześnie jak ładnie wygląda i ponad są niezniszczalne. No wiecie, w sensie na długo wystarczają. Tutaj mam, to jest jakieś w ogóle Iconic Cross Comfort, Crocs Comfort, i to są sandały z tulą, a to też jest chyba tulą, ale podlinkuję Wam na dole. Jabłonki są troszeczkę mniej wygodniejsze niż te sandałki, ale wiecie, czasami łatwiej włożyć nogę w klapek i gdzieś tam do sklepu szybko wyskoczyć niż zakładać sandałek. Na dłuższe wyjścia sandałki, a na to na krótsze wyjścia klapeczki, czy gdzieś po ogrodzie. Generalnie Crocs ma tam spory wybór i modeli, i kolorów, no może nie jakiś, nie wiadomo jaki, ale jest z czego wybierać, więc jeżeli szukacie bardzo wygodnych, solidnych sandałków, a też takich na plaży, gdzie można wejść tam do wody i tak dalej, to ja serdecznie Wam to polecam. No co prawda jeszcze nie wiem jak z trwałością, natomiast z Waszych komentarzy wynika, że będę zadowolona. A tu jeszcze siedzę na czymś, wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Jeszcze zanim przeszłam do butów, to powinnam była opowiedzieć o zapachach. Zapachy na lato, co ja lubię na lato? Lubię jak jest soczyście, energetyzująco, tak chłodno, tak soczyście, tak orzeźwiająco. I mam tutaj w sumie przyniosłam, sporo przyniosłam. Wszystkie, słuchajcie, jasne buteleczki. To jest to, co ja lubię. Pierwszy super zapach i wiem, że tam jest sporo do wyboru z tej serii Do Not Drink z Sephory. Cena też jest całkiem przystępna. Ja mam akurat mandarynkę i matcha. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo orzeźwiająco pachnie mandarynka i matcha. Czy są trwałe? Okej, myślę, że stosunek trwałości do ceny jest jak najbardziej w porządku. Kolejnym takim bardzo rzeźwiającym zapachem jest zapach, który Jo Malone stworzyła dla Sary. I tutaj mamy grapefruit i vetiverię. To jest po prostu takie kwaśne, takie soczyste, takie, że aż się chce w tym lecie działać i żyć. Ja nie lubię takich przytłaczających, ciężkich w lecie, bo to już wszystko, powietrze jest ciężkie, pot jest ciężki. Zapach musi być lekki. No i dwa zapachy od Jo Malone: lime, bazylii i mandarynka, którą pachnie dzisiaj. Liście bazylii i mandarynka, to też możecie sobie wyobrazić, jak bardzo odświeżające i orzeźwiające jest to połączenie. No i mój ukochany Blackberry and Bay. Też taka soczystość. Także warto właśnie zainteresować się Jo Malone, chociaż ona też ma cięższe zapachy na lato również, nie na lato, tylko ogólnie mam w swoim asortymencie cięższe zapachy, ale te w białych buteleczkach, bo generalnie białe buteleczki, no i właśnie ta Sephora to jest super propozycja. Lubię też używać sobie mgiełki i często jej dodawać na siebie. Hibiscus Paradise to ostatnio mój ulubieniec mgiełka z Bath and Body Works. I ostatnia rzecz, to miało być po butach, to chciałam powiedzieć, że sukienki i shorty. I tutaj miała być pogadanka, znowu przy każdej możliwej okazji zachęcam do tego, żeby jednak porzucić jakieś konwenanse, niedogodności, stereotypy. Chodźmy w czym chcemy. Nie chodzimy w sukienkach krótkich, dłuższych, shortach po to, żeby zadowolić kogoś, przypodobać się komuś. Jest lato, jest gorąco, to jest normalna kolej rzeczy, że chcemy chodzić ubrani krótko, bardziej rozebrani niż ubrani. Jeżeli masz większy rozmiar, jeżeli się go wstydzisz, jeżeli masz celulit, to jest głównie w Twojej głowie. Nikt nie powinien mieć nic do tego i nikt nie powinien Cię
patrzeć na Ciebie krzywo. Wiem, że zdarzają się jednostki, które się patrzą, ale chciałam podkreślić, że to świadczy tylko o tej jednostce, nie o Tobie. Nieważne, jaki masz rozmiar, czy walczysz, czy nie walczysz, czy akceptujesz, czy nie akceptujesz, masz pełne prawo chodzić w krótkich spodenkach. Koniec, kropka. Koniec, jakby tu nie ma w ogóle dyskusyjnia, a co wtedy, a jak wtedy, a tak dalej. Nie, po prostu masz prawo to założyć, czuć się w tym komfortowo i dobrze, jak się ktoś patrzy do takiego. Ja też mam pewne opory, obawy i problemy, albo miałam, bo w tym lecie to ja po prostu wszystko porzuciłam. Co mnie obchodzi, co ktoś inny mówi? To mi ma być komfortowo i koniec, kropka. Nie jestem po to tutaj, żeby innych zadowalać. Jak się komuś nie podoba, proszę wzrok odwrócić. Ja się czuję dobrze i to jest najważniejsze. Także ja nie mam oporów, kuloty, po kuloty sięgnę czasem. Głównie to są właśnie sukienki i shorty. Chociaż te shorty to po zeszłym sezonie, tak niektóre na nie do końca na mnie pasują, ale... Raz się żyje, ale lato jest tylko raz do roku. Pamiętajcie to. Jestem za to bardzo ciekawa, jaki jest Wasz letni niezbędnik, czego tutaj u mnie zabrakło. Może polecacie coś innego, coś wypróbować, coś sprawdzić. Koniecznie dajcie mi znać. A ja póki co pozdrawiam, dziękuję i do zobaczenia.